Z tej strony Baba na Keto i zapraszam Was na orzechowe pankejki. Będziemy potrzebowali śmietankę 30%, niekoniecznie z karagenem. Do tego jajo, masło orzechowe. Całość dokładnie mieszamy, dodajemy erytrytol i ponownie mieszamy. Rozgrzewamy patelnię, dodajemy masło i smażymy nasze pankejki. Jak widzicie, konsystencja jest dosyć gęsta. Z podanych wcześniej składników wychodzą właśnie takie 4 pankejki, w zależności na jakiej patelni robicie. Ja stwierdziłam, że zrobię więcej porcji, żeby było na zapas. Powiem Wam, że na drugi dzień jeszcze lepiej smakują te pankejki. Smażenie zakończone, więc czas na dekorację. Pankejki podałam z kremem czekoladowo-orzechowym i masłem orzechowym. Całość posypałam chrupiącymi orzechami ziemnymi. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli nie, to napiszcie w komentarzu, co jeszcze poprawić, aby było lepiej. Smacznego!